względu jaka panuje, jaka jest sytuacja, gro ludzi jest za tym świętem. Druga opcja jest przeciwna, nawet to widać u nas na wsi, poznikały plakaty informujące o tej imprezie. Była okazja, żeby taką imprezę zorganizować na terenie gminy Obrowo. No, zdecydowaliśmy się, tu grupa Marvelu z Piotrem Marachem i spółka zorganizowali tą imprezę. Ja tylko pomagałem w wytyczeniu trasy, obrysie i tak dalej. No, uważam, że jako pierwsza impreza biegowa tutaj na terenie Brzozówki udała się, także w zarysie są kolejne i będzie przychylność władz lokalnych, typowo gminnych, że takie imprezy. No jest projekt, że ten Halloween, który miałem jako Robin Hood w lasach, wypłynie i będziemy biegać po uliczkach Brzozówki w ostatni weekend października. Czyli można liczyć na to, tak, że będą kolejne edycje biegu trochę. Oczywiście mniejsze. Będą i poza tym no, trzeba tu podziękować służbom i trzeba podziękować strażakom, którzy nam pomagali w zabezpieczeniu. Poza tym władzom gminnym, cukierni Krzysztofa Rumińskiego, która ufundowała te słodycze. Także uważam, że jak na pierwszy raz, no wiadomo, że są jakieś małe niedogodnienia, ale no pogoda nam nie dopisała, ale będzie wszystko w miarę dobrze. Chciałbym na temat trasy, żeby potem nie było jakichś niedogodnień. A więc tak, dystans jest... A mogę dać ci to? Dystans tego biegu jest 5 km. Może być plus minus tylko dosłownie 5 metrów, bo było mierzone kółeczkiem. A więc tak, jak wyruszymy na trasę, robimy dwie pętle małe, to znaczy tak, dobiegamy tam, gdzie stoją strażacy, skręcamy w prawo, wylatujemy dwa razy, biegniemy tu, małe kółko. Następnie, tam gdzie stoją strażacy, skręcamy w lewo, biegniemy do samego końca, tam będzie taki lekki uskok ulicy, ale cały czas prosto, są strzałki, oznaczone jest, biegniemy do końca do ulicy Lipowej, robimy nawrót, tam biegniemy, też jest wszystko oznaczone, wyskakujemy na tą główną trasę i też robimy dwa kółka. Wojtek będzie pierwszy na kółku. Pierwszy na kółku, to mu najdziwniej.
interesuje? Przede wszystkim to idea jest bardzo, bardzo dobra. Upamiętnienie żołnierzy niezłomnych. To jest najważniejsze tak naprawdę w tym biegu, a że tak powiem jest, fajnie się wpisuje to właśnie w bieg wilczym tropem, taki bieg w terenie, w ciężkich warunkach. Też z wymagającymi rywalami, więc cieszę się, że mogę wziąć właśnie udział w tej organizacji, znaczy w tych biegach. Znaczy wynik jestem zadowolony, bo pierwszy raz w życiu szedłem na 5 km poniżej 18 minut, więc naprawdę jestem zadowolony. No, martwi mnie tylko to, że w Toruniu jeszcze czeka mnie edycja, że tak powiem, drugi bieg tego z tej edycji, więc może być ciężko tam siłami, ale zobaczymy, będziemy walczyć do końca. Czyli tym razem żołnierze niezłomni. Ale niedogodności raczej schodzą na drugi plan, jeżeli no, oczywiście, idea jest najważniejsze, najważniejsze, że liczy się starty, nawet mnie zaskoczyło, bo z początku ta frekwencja nie przybywała. Podejrzewam, że teraz pójdzie to, jak to się mówi, pójdzie wieś dalej i może następnych będzie jeszcze więcej. Dzisiaj no. 70, za rok 140. Nie, no to cieszmy się tym, co jest. No. Ja też byłem zaskoczony, bo w tym roku organizowaliśmy tutaj z kolegą organizowaliśmy bieg Trzech Króli i też nas przerosło, bo w biegu się pojawiło 130 zawodników przy mrozie minus 11 stopni. Także to też to logistycznie w lesie, gdzieś ślizgo i tak dalej opanować lotem. Ale udało się, także... Najważniejsze, że tak. Się udało. Dziękuję.